Non mai che ci sta. Accettiamo. Quanto mi si dice che non mi piace. O, to jest bardzo fajna misja, bo to jest dużo przeciwników do wybicia. I się kamy. No kurczę, przecież trafiłem. No kurczę. Siada. Jakie piękne słońce. Piękne promienie słoneczne. A kolejną twarz tamtego. Mało kupkę pieniędzy. Jakieś czerwone chorobów, które są walutą w klasie. Kurczenie jest. Bardziej wkurzających sekretów. Ja.
Wspomnę. Niestety musimy dalej zbierać czerwone orby, ponieważ są potrzebne, żeby dostać wysoką ocenę za misję. Ale te misje nie są już do niczego przydatne, bo mam wszystko. Kurde, nie widać było ich, no. Okay,
nie wiem, trafić, no. I idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj jest jeden z sekretów. Przeszedłem. Widzicie tajnych misji. Misji. I tu jeszcze jedna walka, a potem tam w tamtym budynku boss. Idziemy. Można pokonać bossa. A jest fajna scena. Power?
elegant, taki dobry. That's right. Kurczę, tak mnie trafił. Dalej, bieramy sobie Yamato i koniec. Nasz wspaniały dan to jest wspaniały jak zwykle. Następna misja. No, polega na walce z gigantycznym posągiem, który jest potężny. Potężny posąg zajmował dwóch młodych mężczyzn. O ile tam jest młody. No kurczę. Zablokowała.
I wybiliśmy mu coś z głowy. Już. Aha. Idziemy dalej. Ataki to są takie super. I jedziemy dalej. Dalej, dalej. Coś tam peczeta. I wstał, no. Chcieli go. Nie miałeś strzelać w te kule. Bum. Tyle, że. Trochę nawet zapomniałem, że to co, takie coś tu jest. Chyba przez długi czas nie używałem. Coś mi słabo idzie. Będę nie trafił. Gdzie on jeszcze? O. Znowu leży. Mówię, co za cieć. Wreszcie przechodzimy dalej.
Teraz drugi etap będzie, który polega na tym, że nasz Bosko będzie miał pasek życia i będzie używał takich ataków. Już nie trzeba będzie jakiś świecidełek na ramionach trafiać czy coś. Tam sklep został, ale nam niepotrzebny, bo po co komu sklep? No proszę bardzo, od razu pierwsze co robi, to oczywiście swój super, mega, ultra, hiper atak. Wow! No super! Mamy go z lasera. Easy peasy. O, udało się kontratak. No i super. Ui, co? Trafiłem. Nie? Okay. Ajajaj. Raz, nie dobrze. Świetny pomysł. Przebliżaj się ze swoim czułym punktem. Jeszcze raz mi się zdarzyło, że wziąłem na platformę, z której się nie da uciec. Pistoletami, serio? Bum, po kolanie. Coś mi mówi, że nie będzie S. A jednak jest. Jak dobrze. Nie lubię tej misji powtarzać. No, wszystko ma S. Ło. Jak ja to zrobiłem? Przedostatnia misja teraz. Wracamy do Nero. Nero co? Siedzi w środku posągu i się obija. Jak zwykle. Przestał się obijać. Naładujemy. O, o, naładowany. No nic. Tak, tak, idź dalej. Tak, musimy trafić albo na żółte pole, albo na fioletowe. Jak widać, fioletowe jest 4 pola dalej, czyli 4, 2, 3, 4, 5, 6. Wystarczy umieć liczyć. Oskar powtarza te same 6 cyfr cały czas. Znaczy numerów. No ale to też cyfry są. Już po prostu jak znajdziemy nasz, to liczamy 6 i możemy uderzyć.
No i... Za szybko. Bum. Fajnie, ładujemy sobie mieczek i idziemy dalej. Tych stopni troszkę jest. Każdy kolejny to będą teraz kolejne bossy. Będą kolejni bossowie raczej. No jest ich z 5 czy 6. Dobra, co my chcemy teraz? Zobaczyć sobie 5 albo 6. Pewnie będzie ropucha. Nie, ten gość się najpierw. I oglewę go. Kurde, jak się tam... Bijemy go! O tak, po twarzy. Easy. I biegniemy dalej. Dalej jest niespodzianka. To samo. 4. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Biegniemy po power upy. I kolejny boss teraz będzie ropucha. No właśnie. Już uciekasz? No już ucieka, no co za... Rozwalamy. Nie, spadaj. O, dobrze. I tu. O, tak. O, tak. Jak ładnie. No, to się nazywa walnięcie. O, teleport. Jak fajnie. No dlaczego tam? No i dalej oczywiście kolejna część schodów.
tego jest. Jeszcze ze dwie zostały. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery, pięć, sześć i jest. Super. Jeszcze dobrze policzyłem. Chyba jeszcze umiem liczyć. Come on! Te młodzieniaszki. No nie całkiem o to mi chodziło. Teraz ją chyba można złapać. Aj, nie udało się. Chodź tu. No, wydawało mi się, że można ją złapać wtedy. Ja się w ziemię, a my tłuczemy jej. O. Oczywiście możemy latać w powietrzu jak super bohater. Dobrze, o tak. Nie. Tak, teraz jest drugi stage, który polega na tym, że czasami strzela takimi nasionami. I nie żyje. No i się świeci przy okazji. Ale nasiona są niebezpieczne, więc nie trzeba uważać. Teraz tu mamy parę rzeczy do zebrania. Czasami trudno by co uważać, ale są dokładnie takie trzy miejsca, w których zbieramy sobie nasionka. I już. I idziemy dalej. Jeszcze chyba jeden pozostał, albo to był ostatni. Nie, jeszcze jeden. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I jest. Super. Biegniemy po power upy. Chociaż nie są potrzebne, ale dają morby, a orby są potrzebne, żeby dostać dobrą ocenę za misję. I idziemy dalej. Ostatni boss to chyba jest. A, ten gość. Ma taką fajną zdolność, że potrafi. O! Ciach! I ciach. To właśnie ma tą swoją demoniczną rękę, dzięki której może ułapać przeciwników, robić specjalne akcje różne i takie tam. Ała! O. No nie, spadaj. I wykańczamy gościa. I nie żyje. Ciach. Oj, meniańcze. I kończymy kolejnego bossa. I to był chyba ostatni. Tak. Jeszcze pamiętamy, żeby rozwalić sobie to, żeby mieć S za dostanie wszystkich orbów. I kończymy misję. To przedostatnia misja była. A tu Dante sobie lata. Wow.
Obsasa. Weź ten Dante. Co za atleta. I koniec, dostaliśmy S. Jak fajnie. Dość prosta misja, tylko trzeba bossów pokonać. Ale pokonaliśmy ich już 3-2 razy w grze każdego z nich, więc powinniśmy dać radę. No i ostatnia misja, która polega na pokonaniu ostatniego bossa. Nie jest to nic trudnego. Żeby dostać wysoką ocenę, trzeba no nie dać się trafić za bardzo. Au. No właśnie tak. No. I... Bum. Fajnie mieć taką magiczną rękę. No dawaj. To jest proste do uniknięcia, wystarczy biegać w kółko. I znowu bijemy go po twarzy. Biedny staruszek. Ale w sumie ma takie wielkie rogi. I wielki mieczon. Boom. O, teraz będzie trudno, a będzie uderzyć. Dobrze, udało się, na pierwszym razem. No i koniec. No jeszcze tylko mały quick time event będzie. Zakończenie praktycznie. Hello. Oh, that's so cute. Look, it's a sword. Whoops. It was a trap. Haha. Nero the magician. Magician. Ciach. Oh yeah. And he's dead. Our hero. Yay. Now kiss. Don't have a strong man. Yay. So strong.
South Strong. What a beautiful sunset. Oh yeah. For a hero. Happy death. A little bit longer. Now little minigame. Oh yeah, everybody loves quick time events. Hey, do epic music. So strong. Wow. Yeah. And he's dead. Now the credits. Credits are good. Yeah. So good. What a beautiful fountain. But it's destroyed. But what a beautiful water. This water really looks great. So good. This Yamato, the sword of the katana of the that belonged to the brother of Dante, Virgil. But Virgil is in hell. Maybe not. No, you're dead. No kiss. No kiss. Kiss.
Kiss. Now, kiss. Come on. And oh, you motherfucker. God damn it. We want the kiss. Credits. Boom, boom, boom. I koniec. Mamy napisy do końca. Potem mamy scenkę. I gra jest zakończona. Chodzi, posłuchamy sobie muzyczki. Look at the task. Look at the look. Ah. Oh yeah. What a hero. Nie, po prostu będą tak stać. Miała piękne odbicia w wodzie.
cóż za urocza scena. Nos Nero jest taki piękny. Musiał się podrapać po nosie. Look at that ass. Capcom. No i super. Przy okazji zakończyliśmy ostatnią misję. No, jeszcze ostatnia scena dodatkowa. Devil May Cry. Czyli biznes Dantego, którego przychodzą klienci i zlecający mu zabijanie demonów. O, Dante dostał zapłatę. Ciekawe, ile to będzie kupy Force. Trochę mało. Dante chyba nigdy nie będzie bogaty. Dante? Dante nic nie wie. Kiedy widzimy easter egga, Dante czyta o swoich dwóch pistoletach. Ebony and Tiburi. O, Devil May Cry 4 widzieliśmy. O tak, ta fizyka! Yeah. Granie nią jest całkiem zabawne. Ma to wielkie działo. To, co nosi na plecach. No i nie się z niego strzela. Robi takie wielkie boom, jak się je naładuje. Rozwala połowę przeciwników na raz. Jeszcze pytasz. Zabijamy. Cóż tam tego nie stać, żeby zapłacić. Hello. Witam, witam. Ale to już zakończenie. No, piękna twarz Dantego. Taka piękna. I koniec ostatniej misji. Drugą ocenę dostaliśmy. Jak zgadnę S? No tak, S. No oczywiście, że nie jestem casualem. Co oni sobie myślą? Ja casual? Ja jestem... Przeszedłem tą grę już całą, no super, w ogóle, poziomach. Kiedyś. No, ale na razie koniec. Słyszeliśmy głos Pergilla. Cóż, na razie przerywam, zaraz wracam z Paydayem.